Jako, że jesień to okres targów, tak więc z powrotem jesteśmy na Silesia Expo. Tym razem wybierzemy się na targi spawalnicze. Nie zwracajcie uwagi, tak jak w poprzednich filmikach, na tą datę w lewym dolnym rogu, ponieważ mój aparat nie chce być posłuszny i po wyjęciu baterii zawsze sobie to złośliwie ustawia. Tak więc wchodźmy do środka i oglądajmy, co tam mamy do zobaczenia. Okej, najpierw zacznijmy od gablotki, to chyba próbki jakichś różnych spoin, wytworów, naprawdę niektóre robią wrażenie. Jest też znany Instytut Spawalnictwa, będzie też trochę robotów, nie tylko takich stacjonarnych, ale też które się poruszają. Tu widzicie stoły spawalnicze. Każdy, kto troszkę zna się na spawalnictwie, interesuje się, no to też kojarzy tego typu rozwiązania. A tu zbliżamy się do stanowiska, które polecam. Są tam różnego rodzaju sprzęty, widać też kawałek mojej ręki na filmiku, tak więc nie wiem, co ona tam robi. Ale w każdym razie to stoisko na pewno polecam, bo tutaj mamy wszystko od A do Z, od sprzętu po akcesoria BHP. O, to właśnie to stanowisko, o którym przed chwilą mówiłem. No, naprawdę imponująca ilość różnego rodzaju uchwytów. W większości nawet nie mam pojęcia, do czego służą. Są tu przeróżne uchwyty, na przykład do tiga, takie gięte, że można sobie je wyprowadzić jak się podoba nam, z taką ruchomą końcówką. Malutkie, duże, do migomatu, do plazmy. No, naprawdę jest wybór niesamowity. Tak więc nic, tylko oglądać i kupować. A tu wchodzimy z powrotem w świat tych stołów spawalniczych, tych przeróżnych konstrukcji, które możemy sobie tworzyć przy pomocy tych wszystkich dostępnych podzespołów. No i oczywiście potem już sprawnie spawać nasze produkty. Naprawdę jest duży wybór. No nie mówię, że konkretnie tego producenta polecam, czy też nie polecam. Po prostu akurat ten ma takie dość bogato wyposażone stanowisko, tak więc możemy się mu przyjrzeć. Przyznam, że jest tutaj taki ogrom różnego rodzaju sprzętu i technologii, no, że żałuję, że Adi Weld z kanału takiego o profesjonalnym spawaniu no nie mógł przyjechać na te targi razem ze mną. Bo naprawdę myślę, że byłyby jeszcze bardziej wartościowe dla mnie te targi, gdyby on po prostu mógł zwrócić moją uwagę na coś, co tak naprawdę mogło mi się wydawać czymś zwykłym, a tak naprawdę może być to jakaś super technologia, o której nawet nie miałem pojęcia. I tak oto doszliśmy do stanowiska, na którym prawdopodobnie mamy jakieś mikrospawanie, o ile dobrze kojarzę. Chyba tak. Chyba to było jakieś mikrospawanie właśnie. No to też jest ciekawa technologia, może bardziej dla jubilerów, ale na pewno jest to ciekawa rzecz. O, zobaczcie, ile miedzi, jakby to tak na złom oddać, to człowiek mógłby sobie kupić parę frezów albo gwintowniku. A tak naprawdę tutaj mamy chyba jakieś zgrzewarki, tak więc też dosyć ciekawy temat, szczególnie jeżeli ktoś tej technologii chciałby używać podczas produkcji swoich jakichś tam komponentów. Było też trochę stanowisk typowo o takim spawaniu, cięciu gazowym. Jak widzieliście, mieliśmy przed chwilą takie. Było też dosyć dużo stanowisk z samą odzieżą BHP, ochroną osobistą. No, myślę, że mogło to by być też trochę na innych targach, bo powiedzmy na Tuleksie nie było za dużo tego, a tutaj naprawdę jest kilkanaście stanowisk, które proponują różnego rodzaju ochronę dla spawaczy, ale też nie tylko dla nich. Tutaj jest taka maszyna, która prawdopodobnie usuwa szlakę po cięciu plazmą. No, dosyć ciekawie to wygląda.
Jeżeli ktoś miał okazję szlifować ręcznie, na przykład takie właśnie małe, cienkie elementy, no to wie, że to nie jest wcale takie przyjemne, a tutaj pan sobie bez jakiegoś większego wysiłku radzi z tym procesem. Tutaj całkiem ciekawy obrotnik spawalniczy, ktoś kto nie zna takich urządzeń tego typu, oczywiście spawa robot, ale jeżeli ktoś nie zna obrotników spawalniczych, to tutaj ma okazję zobaczyć jak to działa. No ten jest w pełni zautomatyzowany, ale są też takie, które są obsługiwane ręcznie przez spawacza, dzięki czemu ciężkie elementy są obracane maszynowo, nie trzeba ich dźwigać, obracać suwnicami, dzięki czemu proces jest nie tyle szybszy, co też łatwiejszy. A tu mamy wydruki 3D w metalu, ja to widziałem na Tuleksie w zeszłym roku, też naprawdę ciekawa technologia, bo to są rzeczy, których w inną technologią nie jesteśmy w stanie wykonać. No a tutaj bardzo fajne stanowisko z tymi zielonymi spawarkami. Ciekawy pokaz, naprawdę w sumie pierwszy raz coś takiego widziałem na oczy. Prawdopodobnie jeszcze wrócę do tego stanowiska, bo teraz tutaj akurat nie było nic widać. A tu jeździ taki robot automatyczny, który rozwozi ulotki. No też ciekawe, mam z tej firmy falownik akurat, która tam tego robota wystawiła na targach. Jest kilka stanowisk, na których właśnie tu też po prawej stronie widzicie, były urządzane jakieś drobne pokazy spawalnicze. Można było też ewentualnie chyba samemu spróbować. No zależy jak to przyszedł ubrany, pewnie ktoś w garniturze za parę tysięcy nie chciał, być może nawet śmiał twierdzić, że nie potrafiłby spróbować. No a tutaj mamy manipulator, który spawa nam jakiś element. Widać, te targi już rządzą się typowo automatyzacją procesów spawalniczych. Jest bardzo dużo firm, które właśnie wystawia takie roboty spawalnicze. Te urządzenia tutaj, plazmy, też to jest chyba wypalarka acetylenowo-tlenowa, widzieliście już na Tuleksie. Nie wiem, czy oni to zabierali, czy to tam zostało po tym Tuleksie. W każdym razie jest też i na tych targach. No zdziwiłbym się, gdyby nie było, bo te targi właśnie są nie tylko spawalniczymi targami, ale także właśnie z dziedziny wycinarek, przecinarek, obróbki blachy. No i właśnie a propos obróbki, jest też dużo maszyn typu jakieś maszyny do fazowania, do gięcia rur, gięcia profili. To właśnie są takie maszyny. No to dosyć imponujące. Można zobaczyć jak te roboty są zsynchronizowane i do jakiejś seryjnej roboty, no myślę, że jak najbardziej zdaje to egzamin. A tu jak wspomniałem już różnego rodzaju tarcze szlifierskie, szczotki, jakieś tam frezy do spoin, tak więc wszystko to co spawacze używają w swojej pracy. Tu jakiś system do czyszczenia spoin, jeśli chcemy żeby one były estetyczne. No to wiem, że są właśnie takie, na zasadzie chyba elektrolizy trochę to działa, do właśnie czyszczenia tych spoin. No a tutaj już mamy zawody szlifierzy, chyba akurat trafiłem na kto szybko złoży szlifierkę kątową, ale za chwilę też będzie jakieś szlifowanko, tak więc dosyć ciekawe zawody, fajny pomysł, bardzo mi się podoba, łapka w górę dla 3M za po prostu propagowanie też takiego współzawodnictwa, że to nie jest tylko jakaś ciężka praca, ale także może to sprawiać radość, być czyjąś pasją. No tu całkiem sprawnie idzie cięcie plazmą na stole wodnym. Bardzo efektownie to wygląda. Ciekawe rozwiązanie, ciekawe sterowanie. Taka mała, zgrabna plazma. Może w sam raz właśnie do jakiegoś małego warsztatu. No
No i rzut oka na różnego rodzaju obrotniki, obrotnice. No ma to zastosowanie przy spawaniu dosyć dużych, ciężkich konstrukcji. Jak najbardziej przydatne urządzenia. Tu jakieś... zgaduję, że chyba odciągi filtrujące. Też parę elementów takich obrotników. Też widzę jakieś końcówki spawalnicze, baty tak zwane. Tu obstawiam, że to są jakieś nagrzewnice indukcyjne, ale ciężko powiedzieć. Zauważam na tych targach, że no ja byłem dosyć późno. To fakt, że może po prostu już obsługa stanowisk była zmęczona, ale na bardzo wielu stanowiskach po prostu niespecjalnie ktoś w ogóle na zbliżającą się osobę reagował nawet. Tak więc ja też nie chciałem nikomu specjalnie zabierać czasu. Jeżeli ktoś nie ma ochoty się pochwalić swoimi produktami, no to przecież nie będę nikogo naciskał. A każdy ma prawo tutaj powiedzieć parę słów o swoim produkcie, a chętnie zaprezentuję to wam. No bo jak sami wiecie, mój kanał ma na celu propagowanie wszelakiej wiedzy technicznej. Tak więc i nowinki technologiczne są jak najbardziej na miejscu na moim kanale. Tutaj całkiem ciekawa zgrzewarka. Przykładowo są pokazane jakieś elementy chyba cewek, ale nawet ciekawe urządzenie. No a tutaj już pełna automatyzacja, znowu mamy robota spawalniczego jeszcze z takim stołem obrotowym czy obrotnikiem. W każdym bądź razie no robi wrażenie. Widać z każdej strony jest w stanie to pospawać nasz detal. Tak więc no pełen szacunek za rozwój technologii. Widać, że to jest coraz bardziej popularne. Coraz częściej można się z tym spotkać. No i po samych targach widać, że dużo jest stanowisk, na których są oferowane roboty spawalnicze. Nie tak jak kiedyś, że tylko rządził jakiś tam fanuk, kuk. No i to było prawie wszystko, co można było dostać. Tutaj widać, że są jakieś szczególnie mi nieznane firmy. Tu widać bardzo fajnie chyba ramę motocykla. Spawa nam robot. Naprawdę fajnie to wygląda. O dziwo są oferowane też różnego rodzaju elektrody, tak więc spawanie elektrodowe jak najbardziej dalej jest na topie. No i tutaj właśnie gościu pokazuje jakieś tam elektrody, tłumaczy coś potencjalnemu klientowi. Tak więc nie przeszkadzajmy, chodźmy dalej oglądać. Nie wiem, co tu robią te walizki. To jest chyba jakiś szwagier szefa całego Silesia Expo, bo co targi to widzę, że są te walizki. O, tam widać ślifie, że jadą ostro. Ciekawe, kto wygra te zawody. No ja się chyba nie dowiem, bo na pewno nie będę do końca siedział. Ale myślę, że warto pooglądać zmagania tych bohaterów szlifierki. No i warto zaglądać do takich pomieszczeń, do takich stanowisk, na których są właśnie takie ciemne szyby, bo zawsze można podejrzeć coś ciekawego. Akurat tu nic ciekawego nie zobaczyłem, za chwilę zobaczycie na innym stanowisku. Jeszcze tylko rzut oka na box fanuka, no bo oczywiście jak zawsze pokazują coś ciekawego i tutaj mamy naprawdę skomplikowaną ramę, którą spawają dwa manipulatory, tak więc bardzo ciekawy
temat. No i bardzo ładnie to wygląda na żywo, tak więc zapraszam, warto zobaczyć. Teraz tu może bardziej widzicie moje odbicie w szybie, ale za chwilę zobaczycie gotowy element. Jest to po prostu element składający się z dwóch blaszek, które są rozstawione tak trochę jak piramidka. No i to, co widzicie teraz, to jest szczelina, jaką ten spawacz próbuje zaspawać. No ja jestem w szoku, sami zobaczcie. Ta szczelina w dół się cały czas rozszerza, a temu gościowi wychodzi piękna spoina i nic mu nie spływa. Spawał tak nierdzewkę. Po prostu no, spawarka jest na tyle dobra, że potrafi sobie utrzymywać te parametry. Tutaj też mamy pokaz właśnie spawania. Zaraz zobaczymy. Chyba tutaj będzie jakiś puls pokazany. Okej, no i pora na skarby, jakie zdobyłem. Tu mamy taki mały katalog systemów takich do mocowania elementów przed spawaniem. Każdy, kto się troszkę interesuje, zapewne kojarzy takie systemy, niekoniecznie z tej firmy. No akurat mam z tej firmy, było takie dosyć duże stanowisko, zobaczycie na filmie, a już widzieliście na pewno, skoro dotrwaliście do końca. Tu mam taki katalog, bo mimo że to były targi spawalnicze, też wstawiały się inne dziedziny, trochę pokrewne, wiadomo, jeśli coś pospawamy, to też chcemy to zabezpieczyć jakoś lakierowo. Tak więc mamy tutaj też dystrybutora jakichś farb, lakierów, z tego co pamiętam też lakierów proszkowych, tak więc być może ktoś będzie zainteresowany z Was. No i tu taka większa paczka prezentów. Też bardzo fajne stanowisko. Mamy smyczkę. Jak najbardziej się przyda smycz, długopis. No i tutaj mamy całą gamę akcesoriów spawalniczych. Zajrzyjcie do katalogu. Tak na szybko przelecę. Poprzez różne złącza do TIGA, do MIGA. Końcówki, tulejki prądowe, no wszystko. Poprzez właśnie jakieś same węże, złączki takie elektryczne. Tutaj też są takie materiały typowo dla spawaczy, jakieś środki antyodpryskowe, elektrody, maski, tak więc naprawdę szeroki wybór. Myślę, że warto się zapoznać z ofertą. Są też oczywiście urządzenia spawalnicze, widzę wycinarki, są też plazmy takie typowe, ręczne. Spawarki wszelkiego typu, tu właśnie plazmy, o których wspominałem, i akcesoria do nich, dysze, końcówki prądowe, tak więc szeroki wybór, no i bardzo fajny pakiecik prezentów. No i oczywiście dostałem też od nich koszulkę. No nie pozostaje mi nic innego jak teraz co niektórych odcinkach wystąpić w tej koszulce. Co prawda biała, powiem szczerze, że może niezbyt udany kolor jak na koszulkę, którą chciałbym używać do prac spawalniczych. No ale darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby. Tak więc trzeba się cieszyć, że dostałem chociaż taką. Ale po prostu może widzieli, że już mam zniszczone te koszulki do warsztatu, tak więc powiedzieli, dajcie mu już tą koszulkę, niech chłopak ma. No a tutaj jeszcze rzut oka na plakat, który dostałem z pozycjami spawalniczymi. No nawet przydatne, szczególnie dla mnie, gdzie powiem szczerze, nie pamiętam na pamięć tych wszystkich pozycji, jak to się prawidłowo nazywa, bo ogólnie to oczywiście znam te pozycje. No i co tutaj jeszcze? Tu taka wizytówka do tej firmy, z której oglądałem pokaz spawania. Bardzo fajny pokaz. Byłem bardzo zadowolony i
że tak powiem, nawet zadziwiony efektami, jakie dało się osiągnąć. No a tu tam też trochę grał rolę kurz spawacza, ale i same spawarki są już na takim poziomie, że właściwie nawet dziecko mogłoby pospawać. Okej, no to dzięki za uwagę i jakby to powiedział Urbex z historii, do zobaczenia na kolejnej wyprawie. Na razie.